mówią na żywo, jak mówią, to nie z playbacku, tylko naprawdę. Więc myślę, że warto do tego teatru chodzić i warto organizować takie festiwale, dlatego że to jest okazja do tego, żeby zaprezentować sztukę, która jest bliska ludziom. Sztuka i komercja, jak nazwa festiwalu nam wskazuje, to jest miejsce, gdzie możemy się spotkać z czymś lżejszym, co przekona tych, którzy jeszcze do teatru niekoniecznie są przekonani. No i tutaj chyba się należą słowa podziękowania także sponsorom, bo to jest to miejsce, gdzie się właśnie ta strona artystyczna również z tą stroną taką finansową potrafi sensownie spotkać. Chciałem jeszcze raz podziękować za zaufanie, jakim zostałem obdarzony, bo trochę wydaje mi się, że funkcja patrona to może trochę na wyrost. Patron to powinien wyglądać przynajmniej jak święty Mikołaj, mieć siwe włosy, długą brodę albo leżeć w grobie już. Ja jeszcze zamierzam trochę pograć, ale pograć na scenie, pośpiewać, porecytować pięknych tekstów dla Państwa. Nie chcę jeszcze iść na emeryturę, ale może w przyszłości rzeczywiście dorosnę do tego, żeby być takim prawdziwym patronem. Chciałem Państwu podziękować za to, że byliście Państwo na tych spektaklach, że głosowaliście Państwo na najlepsze przedstawienie, na najlepszych aktorów i że jesteście z nami, bo bez Was, bez publiczności nas by po prostu nie było. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A o zabranie głosu poproszę jeszcze prezydenta miasta Siedlce, pana Andrzeja Siednika. Dobry wieczór Państwu. Obiecuję bardzo krótko. To, o czym powiedział pan dyrektor, że ten festiwal obejrzało 9 tysięcy pasjonatów teatru, świadczy to tylko jednym, że teatr w Siedlcach jest potrzebny. I cieszę się, że teatr w naszym mieście funkcjonuje i cieszę się, że tak dużej rzeszy osób, chociażby ten festiwal, przyniósł satysfakcję z obecności tutaj i oglądania sztuk teatralnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.